braci. Tak blisko, a jednak tak daleko. Dlaczego tak? Bo byliśmy w Bielicach i w Bielicach rozmawialiśmy na temat, studiowaliśmy list do Rzymian. I tak naprawdę prawie cały nasz pobyt tam był poświęcony głównie 8 rozdziałowi listu do Rzymian. Bo jest tam tak wiele treści, tak wiele różnych informacji. I ja chciałem przeczytać tylko krótki fragment z tego 8 rozdziału. A to jest fragment, rozdział 8, werset od 14 do 17, gdzie jest powiedziane tak. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Panie, tak dziękujemy Ci za ten przywilej, że możemy stać teraz przed Twoim obliczem. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił teraz to rozważanie. Dotykaj się nas, Panie. Prosimy Cię o to w Twoim świętym imieniu. Amen. Amen. Słuchajcie, ten fragment jest tak niesamowity, bo on mówi o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I co za tym się, co się z tym wiąże? Jak wiele rzeczy, które, skoro jesteśmy Jego dziećmi, to też jesteśmy Jego dziedzicami. Czyli można innymi sobie powiedzieć, mówi, że to, co moje, należy do Ciebie. Ja daję Ci to wszystko dzięki łasce. Z Bożej łaski jesteśmy tym, kim jesteśmy. I wiecie, gdy tak czytałem ten fragment i tam w Bielicach tak rozmyślałem na ten temat, Bóg pokazał mi niesamowitą historię, którą znajdujemy w Biblii, właśnie o tych dwóch braciach. To jest fragment z Łukasza, z 15 rozdziału. I tutaj to jest niesamowita historia. Bardzo dobrze znamy ten fragment w naszych Bibliach zatytułowany to o synu marnotrawnym. Ja nie lubię tego fragmentu, bo dla mnie to jest zupełnie, jakby zabiera wiele treści, której tam znajdujemy w tym fragmencie. Bo już nawet od 11 wersetu widzimy tam takie stwierdzenia, gdzie jest powiedziane, pewien człowiek miał dwóch synów. Widzimy już na samym początku taki obraz. Mamy ojca, który w tym fragmencie jest obrazem Boga. I widzimy jednego syna, który był zagubionym grzesznikiem. Ale też widzimy drugiego syna, który był religijnym grzesznikiem. Z jednej strony mamy takiego zagubionego grzesznika, a z drugiej strony mamy religijnego grzesznika. Obaj zgubieni. A tak naprawdę nie każdy z nich zdawał sobie z tego sprawę. Wiecie, i ta historia, którą tutaj znajdujemy w 15 rozdziale, to jest historia, która, gdy Jezus ją opowiadał, to ona była tak obca kulturowo dla tych ludzi, którzy słuchali, że po prostu oni mogli się łapać za głowę i myśleć, ale co ty mówisz? Przecież to nie mogło się wydarzyć, coś takiego. Przecież to jest nie do pomyślenia, żeby w taki sposób potraktować ojca, albo żeby ojciec w taki sposób potraktował syna. Wiele ludzi mogło nie rozumieć tego, co tam jest mówione. I bardzo często jest tak, że my, wiecie, jest taki fragment w księdze drugiej Mojżeszowej, gdy Bóg powoływał Mojżesza. I Mojżesz oczywiście miał swoje wymówki i zadaje pytanie, jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się Tobie. Wiecie, to jest dokładnie to, z czym my się dzisiaj spotykamy. Przychodzimy i mówimy ludziom o Bogu, o Jego łasce, o Jego miłości, a ludzie tego nie słuchają i nie wierzą temu. I mówię, nie, to nie jest możliwe, żeby łaska Boża była taka. To jest, to niewyobrażalne. Bóg nie może tak działać, Bóg nie jest inny. Nie, Bóg jest karzącym Bogiem, On nie mógłby okazać łaski, On nie mógłby kochać kogoś takiego, kto uczynił takie i takie rzeczy. Ludzie nie rozumieją często i nie wierzą w to, co mówimy. I tak samo ta historia, którą Jezus tam opowiada, to po prostu dla wielu osób, którzy tego słuchali, mogła być tak właśnie niezrozumiała. Bo Jezus burzy koncept pewien, który ci ludzie mieli w głowie, że nie, ja muszę mieć wszystko poukładane w swoim życiu, ja muszę wszystko kontrolować, ja muszę wszystko wiedzieć dokładnie od początku do końca, jak wszystko funkcjonuje
I według tego musi, według mojego planu wszystko się musi wieść. Ja mówię, o nie, nie, nie. Bo oto w tej historii czytamy o tym, jak przychodzi w 12 wersecie, przychodzi młodszy syn do ojca i mówi mi, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten podzielił tą majątność. Wiecie, przychodzi syn do ojca. Gdy będziemy o tym mówić, pamiętajmy o tym, że to jest niesamowity obraz tego, miejmy w tyle głowy to, że jesteśmy dziećmi Bożymi i Bóg jest naszym Ojcem. Bo to jest obraz tego, jak my czasami przychodzimy do Boga. W jaki sposób. Wiecie, i ten syn przychodzi do swojego ojca i mówi, chcę moje i chcę to teraz. Chcę to już tu i teraz. Wiecie, to już było nieakceptowalne kulturowo w tamtym czasie. Wiecie, bo dziedzictwo to się wiąże z pewnymi rzeczami. Wiąże się z tym, że ty jako dziedzic dostajesz coś, co się tobie należało, ale w odpowiednim czasie. Nie na twoich warunkach, ale na warunkach tego, który to dziedzictwo ci przekazuje. A druga rzecz to jest to, że ty jesteś odpowiedzialny, stając się dziedzicem, otrzymując to dziedzictwo, stajesz się odpowiedzialny za tą rodzinę. Bo gdy ojciec odchodził, to wtedy jego dzieci, które otrzymywały dziedzictwo, musiały zajmować się resztą rodziny, która została. Ale ten młodszy syn nie chciał o tym słuchać. W ogóle go to nie interesowało. Nie chciał być odpowiedzialny. Chciał tylko swoją część kasy. Daj mi to, co jest moje, teraz, już, w tym momencie. To tak samo jakby mówił do swojego ojca, i to jest dla mnie, gdy tak sobie to przełożę na nasz język, on mówi do swojego ojca tak, wiesz co, ojcze, jak długo mam czekać na to, że dostanę coś po twojej śmierci? Ja bym już teraz chciał. Bo ja nie staję się coraz młodszy, a chciałbym się bawić, chciałbym sobie poszaleć, chciałbym się wyżyć, a na to potrzebuję pieniędzy. Dlatego wolałbym, ojcze, tak naprawdę inny sobie powiedział, wolałbym, żebyś już umarł, bo ja bym wtedy mógł dostać to, co moje. Wyobraźcie sobie, co musiał czuć ten ojciec, który usłyszał takie słowa od swojego syna? Daj mi to, co mi się należy już tu i teraz. Ale to pokazuje, jak bardzo egoistyczne było serce tego syna, jak bardzo samolubne, beztroskie. W ogóle nie troszczył się o rodzinę, tylko chciał to, co mu się należy tu i teraz. I to znaczyło dla ojca bardzo poważne konsekwencje. Wiecie, ojciec miał ziemię i posiadłości, które z pokolenia w pokolenie zdobywał, gromadził. I teraz, żeby dać część swojemu synowi, nie mógł pójść do banku i wypłacić z konta pieniędzy. Musiał sprzedać część swojej majątności, dziedzictwa gromadzonego przez tak wiele lat. A gdy szybko sprzedajemy, to zawsze sprzedajemy ze stratą. I on robi to nie dlatego, że syn chce założyć rodzinę i syn chce wieść jakieś życie, ale on chce się bawić, chce szaleć, chce roztrwonić ten cały majątek. Ale ojciec robi to. Mimo, że prawo mówiło zupełnie co innego. Słuchajcie, 5 Mojżeszowa 21 mówi, że w jaki sposób powinien być ukarany zbuntowany syn. I to jest poważna sprawa. Ja mówię, taki syn powinien być ukamienowany według prawa. Ale ojciec robi coś wbrew kulturze, wbrew zdrowemu rozsądkowi. Ci, co słyszeli tą historię, mogliby sobie pomyśleć, Jezu, ale co ty mówisz? Ten ojciec był niespełna rozumu. Może powiedzieć nawet, nie wiem, jakiś głupi, w ogóle jak on mógł coś takiego robić? Ale ojciec robi to. Pozwala odejść swojemu synowi. W 13 wersecie czytamy, po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Wziął całą tą kasę, to wszystko, co mu się należało, bo tak, bo ojcze, należy mi się. I pojechał.
Wiecie, to jest ciekawe, gdy jesteś w obcym kraju i chcesz zyskać przychylność, akceptację różnych ludzi, przyjaźnie, to co robisz? Organizujesz imprezki, zapraszasz celebrytów, robisz... Wiecie, kiedyś pracowałem w mediach, więc widziałem, jak to wygląda. Jak się promowało jakieś rzeczy, to się płaciło tak zwanym celebrytom, żeby przychodzili na imprezy, żeby się tylko pokazać na tych imprezach. Tylko żeby się pokazać. Bo to spowoduje, że będzie tutaj bardziej więcej reklamy. Wiecie, to jest niesamowite, ale wkupujesz się w taki łaski tych ludzi, wśród których jesteś. Ale to jest bardzo kosztowne. To kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Ale on ma dużo pieniędzy przecież. No to wszyscy go doją po prostu, gdzie się tylko da. I korzystają z tego majątku. Ale gdy się w 14 wersecie, gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek, to się szybko skończyło. Gdy prowadzisz takie życie, próbujesz je wkupić, to koszt to kosztuje. I pieniądze bardzo szybko się kończą. A wraz z tymi pieniędzmi skończyły się wszystkie przyjaźnie. Już nie masz mi nic do zaoferowania, już nie chcę cię znać. W ogóle, kim ty w ogóle jesteś? Nie interesujesz mnie. Jak miałeś pieniądze, miałeś mi coś do zaoferowania, no to tak, to wtedy, wtedy cię lubiłem, wtedy byłeś moim kumplem, ale teraz nawet nie chcę cię znać. Ludzie odwracają się na ulicy, bo nie chcą cię widzieć nawet. I przy okazji jeszcze dodatkowo był głód w tym kraju. A gdy jest głód, to najpierw w pierwszej kolejności ludzie pomagają swoim, a on był obcy w tym kraju. Co to oznacza? Porzucony, samotny. Bo już nie ma nic do zaoferowania. I tak dokładnie ten świat wygląda. My bardzo często próbujemy żyć w oddaleniu od Boga. Porzucamy Boga, bo myślimy, że będziemy mogli coś zyskać w tym świecie. I próbujemy wkupić się w ten świat. Wydajemy na to masę pieniędzy. Wszystko, co mamy, poświęcamy temu, żeby się dobrze wypaść w tym świecie. Żeby się wkupić w ten świat. Ale gdy tylko kończą się nasze zasoby, ten świat się obraca i nie interesujesz mnie. Nie ma tu dla ciebie miejsca, bo nie masz mi nic do zaoferowania. I ten chłopak po prostu w 15 wersecie poszedł do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. Podejmuje pracę. Coś, co dla Żyda było po prostu niewyobrażalnie, naprawdę najgorszą pracą. Wysyła go gdzieś tam, aby świnie pasł. Tak naprawdę, innymi słowy, chcę się ciebie pozbyć. Pozbywam się problemu. Mam z głowy. Nie ma ciebie. To tak jak czasami może w firmach, nie wiem, czy mam nadzieję, że nie doświadczyliście tego, ale czasami się tak zdarza, że jeżeli firma się chce pozbyć pracownika, to daje mu ofertę nie do odrzucenia. Typu, wiesz, zmieniamy ci stanowisko, zakres obowiązków i teraz zostajesz z menadżerskiej pozycji do takiej zwykłej i jeszcze obcięta pensja o połowę. Wszystko po to, żeby pracownik sam odszedł, żeby mieć problem z głowy. Albo przenosimy cię do naszego oddziału gdzieś tam, nie będę używał nazw, bo to różnie może, gdzieś tam daleko, daleko, gdzie już nawet zasięgu nie ma. Nie. Ale ten chłopak po prostu został wysłany na wieś, żeby paść świnie. Co dla Żyda było uwłaczające. Ale nawet tam, w wersecie 16 czytamy, nawet tam nikt go nie szanował. Gdy był głodny, chciał napełnić brzuch swój omotem, którym karmiło się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Tak właśnie ten świat wygląda. Tak wygląda ten świat. Dopóki masz nam coś do zaoferowania, to jest okej. Ale w momencie, gdy już nie masz nic dla nas, to jesteś balastem, zbędnym ciężarem dla nas. Nie chcemy cię. I my niestety czasami po prostu myślimy, że ten świat ma nam coś do zaoferowania. I zostawiamy te wielkie, potężne, cudowne błogosławieństwa, to, co mieliśmy w domu Ojca i idziemy, szukamy tych rzeczy w tym świecie. Potem się okazuje, że to wszystko jest do niczego. To nic nie daje, to nie daje spełnienia.
Te pieniądze, które wydawało nam się, że dadzą nam coś, nagle okazuje się, że niczego nam nie dają. I nadchodzi punkt zwrotny w życiu tego człowieka, gdy w 17 wersecie czytamy, że gdy wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu ginę z głodu. Wiecie, on myśli sobie, jejku, dobra, może powinienem wrócić do swojego ojca. I to jest najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć. Wrócę do ojca. Zostawię to wszystko, gdzie tutaj byłem, co zmarnowałem, po prostu odcinam się od tego i wracam do swojego ojca. Ale wrócę, żeby być najemnikiem. To jest ciekawe, bo on tak sobie wyobrażał w swojej głowie, że no może wrócę, to tak jak będę takim, jak czasami pod Castoramą, czy pod takimi tego typu sklepami stoją panowie i czekają, aż ktoś przyjedzie i zatrudni ich do jakiejś pracy. Tam trzeba skopać ogródek, trzeba coś skosić trawę, no to tam będę stał, takim będę najemnikiem, będę czekał, może będę pracował, zapracuję sobie na coś u ojca. Ale był po prostu tak zdesperowany, że wiedział, muszę wrócić. Ten świat mi nic nie daje. Tak naprawdę ten świat wyssał wszystko ze mnie i mnie wykopał. Ale wiecie, to jest dobry moment w życiu człowieka, który próbuje szukać w świecie spełnienia. Taka desperacja. Boże, po prostu to wszystko wydawało mi się, że to będzie miało sens, ale to nie ma sensu. Wszystko się posypało. Całe moje życie. Wszystko roztrwoniłem, zmarnowałem, ale potrzebuję teraz tego, czego potrzebuję, to Twoich otwartych ramion, żebym mógł wrócić do Ciebie, ukryć się w Twych ramionach, bo nie ma innej drogi dla mnie, jako wrócić do Ojca. I zobaczcie, i w 18 i 19 wersecie układa sobie mowę, taką mowę powitalną, gdy przyjdzie do ojca, to mu powie, że ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z tajemników swoich. I z taką mową w głowie idzie do swojego ojca, bo zobaczył, że jego plan na życie nie działa. Rzeczy, które on próbował osiągnąć, coś, co wydawało mu się, że da mu spełnienie, nie dawało żadnego spełnienia. Dlatego mówił, ojcze, chcę wrócić do ciebie. Ale błędem było to, że on chciał zapracować na przychylność swojego ojca. I my czasami tak właśnie robimy. Myślimy, że Boże, zobacz, jak upadłem, zobacz, jak zgrzeszyłem, zobacz, gdzie jestem, jak bardzo jestem upataplany w błocie, do którego sam się wkopałem. Teraz muszę jakoś odpracować to. Muszę jakoś zasłużyć na to, żebyś Ty przyjął mnie z powrotem do swojego domu. I niesamowite serce ojca widzimy od 20 wersetu, gdy idzie do swojego ojca, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i całował go. Ojciec, który go ujrzał z daleka, współczuł, pobiegł do niego, objął go i całował. Jakże niesamowity obraz Boga. Ja upadłem, Boże, zobacz, co zrobiłem w swoim życiu. Jak po prostu zmarnowałem sobie te szanse, które Ty mi dałeś. Gdzie ja teraz, Boże, chcę wrócić, chcę odpracować. Ale witają mnie szeroko otwarte ramiona Ojca. Ojciec go zobaczył. Mówi mi o jednym, że on go wypatrywał. Czekał na niego. Patrzył, czy dziś może już ten mój syn wraca. Wypatrywał go każdego dnia. Poruszony współczuciem, pobiegł do niego. Zobaczcie, wiecie, kochał go tak bardzo, że bardzo pragnął społeczności, żeby on wrócił do niego, żeby był blisko niego. Tak jest ojcowskie serce Boga. Gdy jego dziecko się oddala, gdy jego dziecko upada, to on czeka i po prostu chce, żebyśmy wrócili do niego, bo on nas kocha. Jest poruszony współczuciem i biegnie. Wiecie, co jest ciekawe, że w tamtej kulturze czytałem, że dorośli mężczyźni nie biegali. Dorośli mężczyźni chodzili, dzieci biegały. Bo biegnąc, to znaczy, że musiał podciągnąć swoje szaty, pokazać kostki, a to już nie wypadało, i biec do swojego syna.
Ale on biegnie. Nie interesuje go to, że może ludzie będą na niego patrzeć, się z niego śmiać, że o, pokazuje łydki, i będą go palcami pokazywać. Nie, po prostu chce być blisko swojego syna. I rzuca mu się na ramiona. I nie pozwala mu nawet mówić, kogo całuje. Wiecie, syn po prostu chce, już zaczyna mówić tam, tę całą mowę sobie przygotowuje, ale ojciec nie daje mu dojść do słowa. Nie pozwala mu tego skończyć, bo tak bardzo go kocha. Wiecie, ten niesamowity obraz Boga, który tak wielką łaskę nam okazuje, czyli coś, na co nie zasłużyliśmy. Ten syn, można powiedzieć, no to teraz odpracuj to wszystko, co roztrwoniłeś. Ale ojciec nie. To Jezus tak niesamowicie definiuje tutaj serce Boże dla zgubionych, dla tych, co upadli, dla tych, co zabłądzili gdzieś po drodze. I w 21 wersecie właśnie ojciec, syn próbuje coś tam mówić i dochodzi do 2/3 tej mowy, którą przygotował, wypowiedział. Ale ojciec nie daje mu skończyć. Bo w 22 wersecie ojciec mówi do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Po prostu to jest tak jak ten werset Rzymian, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Ojciec zobaczył syna i po prostu nie interesowało go te wszystkie wyznania, te wszystkie rzeczy, które on chciał powiedzieć ojcu, tylko ojciec, hola, hola, poczekaj, spokojnie. Teraz do sług się zwrócił i mówi: dawajcie tutaj najlepszą szatę. Ależ panie, najlepsza szata to twoja szata przecież. Ty chcesz dać mu swoją szatę? Tak, bo to jest mój syn. Ja chcę zakryć jego występek. Chcę zakryć to, co się stało. Dlatego dajcie mu moją szatę. Dajcie też i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień, który w tamtych czasach był symbolem dziedzictwa, oznakiem władzy. I ojciec innymi słowy powiedział: słuchajcie, dajcie mu szybko kartę kredytową do mojego konta i podajcie mu PIN, bo on wszystko, co moje, należy do niego. Nie? Można powiedzieć, ależ panie, dopiero co roztrwonił swoją część majątku, a ty chcesz znowu dać mu dostęp do konta? Znowu będzie trwonił. To jest łaska Boża. To jest łaska, która nie daje nam tego, na co zasłużyliśmy, a daj nam to, na co nie zasłużyliśmy. Łaska i miłosierdzie. I potem mówi: dajcie jeszcze sandały, bo chcę, żeby wszyscy widzieli, że jego każdy krok kolejny to już jest ten krok, którym ja jestem, przyznaję się do niego. Jest moim synem. I dawać mi tu tuczne ciele, bo chcę tutaj imprezę zorganizować. 23 i 24 werset. Będziemy się weselić, będziemy się radować, bo syn się odnalazł. Ten, który był zgubiony, odnalazł się. Tak, to jest niesamowity obraz tego wesela, tej radości, która jest w niebie, gdy grzesznik zgubiony, który po prostu upadł tak bardzo, ale wejrzał w siebie i powiedział: Boże, muszę wracać do Ciebie. Chcę być ze swoim ojcem w domu mojego ojca. Wiecie, łaska jest tak niesamowita. Bez względu na to, jak daleko jesteś, jak bardzo upadłeś, jest miejsce, do którego możesz wrócić. I on woła: przyjdź do mnie. On stoi, czeka, wyczekuje, aż ty wrócisz i chce wziąć ciebie w swoje ramiona. Jaki niesamowity obraz, który Bóg nam tutaj daje przez te słowa, które Jezus mówi w tej historii. Wiecie, to jest niesamowite. Widzimy tego syna młodszego, który dostał tą niesamowitą łaskę, której doświadczył od swojego ojca. Coś, na co nie zasłużył. A teraz pomyślmy, jak my traktujemy tych, którzy upadli. Patrzysz na kogoś z góry i mówisz: o, jak mogłeś tak upaść? Dlaczego to zrobiłeś? Czy raczej jesteśmy tak jak ojciec, który mówi: chodź, pomogę ci. Pójdziemy razem. Pomogę ci dojść do ojca. Pomogę ci być, wrócić do niego, do społeczności. Ale ta historia się tutaj nie kończy. Bo jest jeszcze druga część. Ten drugi syn. To jest coś, co tak bardzo to pokazuje też takiego ducha religijnego, który mają jego dzieci. Bo jesteśmy jego dziećmi. Tak jak powiedzieliśmy na początku. I też upadamy. Ale też są tacy, którzy mają takiego ducha religijnego.
werset od 25 do 27. Starszy zaś syn jego był w polu, a wracając zbliżył się do domu i usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Wow. Radujmy się. Ale ten sprawiedliwy, w cudzysłowie, syn jakoś nie do końca się cieszył, radował. Po pierwsze, gdzie był ten syn? W polu, zajęty działaniem. Boże, ja pracuję dla Ciebie, ja się staram, ja robię wszystko dla Ciebie, poświęcam wszystko. Ale ta relacja to jest relacja pan-sługa, a nie relacja ojciec-syn. Ja muszę zapracować. Zobacz, ja pracuję, jestem w polu. I co było w jego głowie? No przecież ta impreza, która się teraz odbywa na cześć tego gorszego brata, no bo przecież odszedł, roztrwonił majątek, ona z majątku się odbywa. No to przecież pomniejszany jest mój majątek, który mi się należy, na który ja pracuję, na który, którego ja nie roztrwoniłem, bo ja ciężko pracuję dla ciebie. Będzie mniej dla mnie, bo on swoją część stracił, a teraz to z mojej części jest. Takie myślenie religijne, samosprawiedliwego syna. Ale postawa ojca jest niesamowita, bo ten syn jeszcze rozgniewał się i nie chciał wejść. Dlatego ojciec musiał wyjść do niego i prosić go, żeby wszedł. Wiecie, po prostu to jest niesamowite. Ojciec wychodzi do niego i mówi, synu, proszę cię, wejdź, raduj się z nami. Zobacz, twój brat był zgubiony, ale się odnalazł. Czyż to nie jest powód do tego, żeby się radować teraz? A nie gniewać się? Wiecie, i to, co on później mówi w 29 wersecie, ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Ja cię nigdy nie zawiodłem. Zawsze byłem dla ciebie, zawsze pracowałem dla ciebie, starałem się, zobacz, wypełniałem wszystkie twoje nakazy, wszystko po prostu, byłem taki dobry, taki wspaniały. Postawa ojca jest niesamowita, bo on mówi do niego, wiesz co, wszystko, co, werset 31 i 32, on powiedział, wszystko, co było moje, jest twoim. Ty nie musisz zapracowywać na to, bo to jest twoje. Dlaczego starasz się zapracować na coś, co masz z łaski? Ten starszy syn był tak legalistyczny, tak napędzany działaniem, że muszę. Relacja, która była oparta na takiej transakcji. I ta relacja nie była osobista, ona była taka, ja Boże pracuję dla Ciebie, ja staram się wypełnić wszystko. Boże, to jest taka transakcja. Zobacz, ja zrobiłem coś i oczekuję teraz w zamian czegoś. I często niestety wierzący ludzie tak traktują Boga, tak do Niego podchodzą i mówią, mi się należy, bo ja zobacz Boże, co robię dla Ciebie, to mi się to należy. Tak naprawdę, co nam się należy? Nic nam się nie należy. Wszystko to, co mamy, to mamy dzięki łasce Bożej. Z Bożej łaski. Wiecie, ten starszy brat jest tak samo zagubiony jak ten młodszy, ale po prostu nie jest tego świadomy. On nie chciał relacji z ojcem, ale tylko chciał tego, co ojciec, co sobie wypracował u ojca. Wszystko to, co mamy, mamy z łaski Bożej. Wiecie, taka relacja, którą mają ci starsi bracia, to jest taka relacja, którą cechuje taka zasada sługa, niewolnik, a Pan. Ja muszę wypracować, ja muszę pracować. Ale wiecie, to prowadzi do tego, że często my zaczynamy być źli na Boga.
Zimna Boga, bo to, co robię, przecież Boże, robię to, tamto, staram się, jak mogę, a nie mam tego czy tamtego. Widzę kogoś, kto doświadczył Bożej łaski, ma wspaniałe świadectwo. Jestem zły na Boga. Boże, zobacz, a dlaczego ja tego nie doświadczam? Przecież pracuję dla Ciebie, staram się. Robię tak wiele dla Ciebie rzeczy. Ale też może to doprowadzić do tego, że jesteśmy źli na samych siebie. Bo zaczynamy rozumieć, że nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom, które sami sobie stawiamy. I to uświadamia nam, jak bardzo w beznadziejnej sytuacji jesteśmy. Dlatego tak ważne jest to, żeby czasami zatrzymać się. I tak jak ten młodszy syn, wejrzeć w siebie i zobaczyć, czy na pewno moja relacja z Bogiem opiera się na takich zdrowych zasadach, czy raczej ja stworzyłem tą relację na takiej zasadzie pan, sługa. A może powinien się zatrzymać, wejrzeć w siebie i wrócić do tej relacji syn, ojciec. Jestem twoim dzieckiem. Ja nie muszę zapracować na twoją miłość, ale z łaski Bożej przyjmuję ją. Ten starszy brat żył w takiej iluzji, że ja pracuję i mi się należy. To tak bardzo niebezpieczny jest taki duch starszego brata, bo to niszczy całą relację, którą mamy z Bogiem. I już nie traktujemy Boga jako swojego ojca, ale jesteśmy jakimiś tam sługami, którzy pracują u swojego Pana. A Bóg mówi, nie, tak jak czytaliśmy w Rzymian 8, jesteście moimi dziećmi, dziedzicami moimi. I dlatego w jaki sposób mamy się chronić przed takim duchem starszego brata? Myślę, że pierwsza rzecz, jaki mogę rozpoznać, czy nie mam zalążków albo w ogóle takiego ducha w swoim sercu, to jest to, że jak zaczynam myśleć, że moja relacja z Bogiem polega na pracy i obowiązkach, to już jest niebezpieczne. To jest pierwszy sygnał do tego, że coś jest nie tak. Wtedy, gdy mam taką postawę, to wtedy moje modlitwy na przykład są takie suche, puste, tak jakby się odbijały od sufitu i nigdzie dalej nie chciały przejść. Bo to jest po prostu moja relacja wtedy jest oparta na takich transakcjach. Boże, Ty mi daj to, a ja dam Tobie to. Nie? Tylko jak kiedyś tam mówiliśmy, że to jest błędne jest w ogóle założenie. Bo w takich negocjacjach z Bogiem myślimy, że my mamy coś, czego Bóg potrzebuje. Ale czego Bóg potrzebuje tak naprawdę? Co moglibyśmy Mu dać? Ale wiecie, co jest jeszcze ciekawe? Tacy starsi bracia, to jest kolejny symptom, taki znak, który mogę rozpoznać, czy mam takiego ducha. To jest to, że czuję się wtedy kochany, gdy dobrze mi idzie. Gdy odnoszę sukcesy. Gdy mi się układa. Ojcze, zobacz, zrobiłem to i to. Poklep mnie po ramieniu, jaki jestem wspaniały. Zobacz, Boże, jaki jestem niesamowity. Dobrze mi z tym. Ale jak zaczyna mi się noga powijać, to nagle wszystko, cały fundament, na którym budowałem się, rozsypuje. Nie myślmy, że nam się cokolwiek należy. Bo tacy starsi bracia bardzo często stają się krytyczni i osądzający i wywyższający się nad innymi. Nie? I oni bardzo często koncentrują się na literze zakonu, a nie na duchu zakonu. Nie? Pastor Tomek bardzo fajny przykład podał w Bielicach, mówiąc, gdy zobaczysz jakieś jeziorko czy staw, jest taki wielki napis, zakaz kąpieli, albo kąpiel surowo zabroniona. I widzisz to. I co to oznacza? Że nie wolno wchodzić do wody, nie wolno się kąpać. Ale widzisz tam, w tym jeziorku, ktoś tonie. Ktoś tonie. I co robisz? Ten duch, taki litera zakonu mówi, sorry, jego wina. Był znak, nie wolno się kąpać, jego strata. Nie. Ale duch zakonu mówi, trzeba ratować życie. Trzeba ratować to życie. Wiecie, tacy starsi bracia potrafią po prostu jakby nie pomóc komuś, bo zakon, prawo zakonu, litera zakonu mówi, że nie wolno. Wiecie, kiedyś ktoś powiedział taką bardzo ciekawą rzecz, że taki duch starszego brata, wiecie, jak fajnie często rozpoznać?
gdy pojawiają się jakieś kłopoty finansowe, to pojawia się takie pytanie, okej, a to ja powinienem dawać na dzieło Boże od kwoty netto czy od brutto? To jest pierwsze pytanie, które się pojawia wtedy, gdy pojawiają się kłopoty finansowe. Wiecie dlaczego? Bo to oznacza, jak mogę dać jak najmniej, żeby jeszcze być okej. Szukamy takich rozwiązań. Czyli jak żyć po swojemu? Jak układać sobie samemu życie, nie patrząc na to, co Bóg do mnie mówi? Po prostu żyję po swojemu, bo ja chcę mieć swój plan. Ale wiecie, co Jezus mówi do takich ludzi? Jakie jest Boże rozwiązanie jako Jego dzieci? Tak jak ten ojciec, który powiedział do tego syna. Synu, tu nie chodzi o twoją pracę. Nie chodzi, zostaw to pole. Zostaw tą pracę, którą tam wykonujesz. Przyjdź do domu. Chodź, będziemy się radować. Będziemy w społeczności. Wszyscy razem. Bo tu nie chodzi o twoje dzieła, ale chcę, żebyś spędzał czas ze mną. Żebyś był w mojej obecności. I to jest Boża odpowiedź dla takich braci, dla takich ludzi. Na marginesie ciekawe jest to, że starszy brat, te dzieła mogą być takie same. Starszy brat może, można robić tą pracę w polu, ale jaka jest postawa serca? Czy ja próbuję zapracować na coś u Boga? Czy po prostu robię to, bo widzę, że pola są białe i gotowe do żniw i trzeba tam pójść i pracować? Boże, kocham Cię i dlatego chcę. Widzicie, efekty mogą być te same, ale fundament, to co w sercu, jest zupełnie inne. Wiecie, zbyt wielu widziałem takich wierzących, którzy doświadczyli czegoś wspaniałego u Boga, z Bogiem. Bóg podniósł ich, ale nie byli ostrożni, strzegli swojego serca i przeszli od tego, tą drogę od tego młodszego syna do starszego. I stali się legalistami, którzy atakują innych, potępiają innych, nie potrafią się radować tego, jak Bóg błogosławi innych. Dlatego potrzebujemy tak bardzo tego, żeby nauczyć się, jak żyć w łasce. Jak mieć to podejście, które ten ojciec okazał obu synom. Do jednego przywitał z otwartymi ramionami, powiedział, przyjdź do mnie, cieszę się, że wróciłeś do mnie. A do drugiego powiedział, zostaw to pole, zostaw tą robotę. Po prostu wejdź do domu, wejdź do tej społeczności i miejmy czas razem. Spędźmy ten czas razem. Potrzebujemy tego czasu. To jest życie w łasce. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy odnawiać swój umysł, by nigdy nie zapomnieć o tym, co Bóg zrobił w moim życiu i jak bardzo niesamowita jest ta społeczność z Nim. Jesteśmy Jego dziećmi. Traktujmy Go jako swojego Ojca, do którego, tak jak tam w Rzymian jest powiedziane niesamowite słowa, Abba, Ojcze, Tatusiu. Boże, Ty jesteś moim ojcem. Ja chcę przychodzić do Ciebie z pozycji tego, że jestem Twoim dzieckiem, a nie najemnikiem. Musimy zrozumieć to, że On kocha nas nie dlatego, co ja uczyniłem, a dlatego, że On jest miłością i uczynił dla mnie tak wiele. Tylko pamiętajmy o tym, że jesteśmy Jego dziećmi. I że możemy przyjść do Niego bez względu na wszystko. I On chce tej społeczności z nami. Tak jak z młodszym synem, tak i ze starszym. Dla każdego ma coś, żeby go przyciągnąć do siebie. Dlatego przychodźmy do Niego każdego dnia, w każdej sytuacji, bez względu na to, co dzieje się wokół nas, co dzieje się w naszym życiu, przed jakimi wyzwaniami stoimy. Przychodźmy do Niego i mówimy, Boże, chcemy być tak blisko Ciebie. Nie chcemy być jak ci dwaj bracia, którzy byli tak daleko. Chcemy być tak blisko, jak tylko się da. W Twojej społeczności, w Twojej obecności. Bo Ty jesteś tym, u którego stóp nasze życie jest zmieniane. Panie, tak dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy za to słowo. Ucz nas tego, jak żyć w łasce i przyjmować wszystko z łaski. Nie próbować zapracować na to wszystko. Jeżeli nawet padniemy, to żebyśmy zobaczyli, że tylko i wyłącznie droga do Ciebie jest rozwiązaniem. Powrót do Ciebie, do Twojej obecności. Nie wiem, jak wygląda Twoje życie, ale być może oddaliłeś się, czy oddaliłaś się od Boga. Wejrzyj w siebie. Tak jak ten młodszy syn. I wróć do domu Ojca.
A nawet jak jesteś obok domu Ojca, ale jesteś tak zajęty wypracowaniem, zapracowaniem na Jego łaskę, zostaw to. Przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego i przyjmij tą łaskę. Trwaj w Jego obecności. Nie staraj się zapracować na Jego łaskę, bo łaska nie jest czymś, na co możesz zapracować. To jest dar Boży, który otrzymujemy darmo. Tylko przyjmij to przez łaskę. Z wiary. Z wiary przez łaskę. Czy przez łaskę. Aleluja. Panie, dziękujemy Ci jeszcze raz za ten czas i prosimy Cię, abyś błogosławił resztę tego nabożeństwa w Twoim świętym imieniu. Amen.